Skojarzyło mi się, skupiając na panu Tusku, że istnieje obawa, że istnieje obawa, że Ameryka może się podzielić, że Stany Zjednoczone albo się przeobrażą, albo częściowo się przeobrażą. Nie umiem tu powiedzieć, e, nic więcej uzasadnić, ale Stany Zjednoczone mogą się podzielić. E, ja sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić, ale trzymając pana premiera zdjęcie dzisiaj, to mocno poczułem. Poczułem też jeszcze jedno zdanie, e, skupiając się na panu Tusku, że tak jak gdyby. Stany Zjednoczone w pewnym sensie, może źle użyję to słowo, ale ono mi najbliższe jest temu poczuciu, które miałem. Mianowicie <laughs> miałem poczucie pewnego naporu na Europę, Stanów Zjednoczonych, albo dosłownie w pewnym sensie. Przysłowie szantażu. Europa została postawiona w pewnej, w pewnej sytuacji, w której nie mają zamiaru uczestniczyć Stany Zjednoczone. Europa nie chce walczyć. Ja jestem przekonany, że Europa nawet by poszła na pewne ustępstwa, na pewne zmiany. Frontu. Tak to nazwę. Ale. Ale. A właśnie te dwie osoby jeszcze. Trzy. Ale. Stany Zjednoczone to może być nie na rękę. Stany Zjednoczone mają na pewno swój problem polityczny z Trumpem. Stany Zjednoczone mają. Problemy y, pewne z Teksasem, a nie tylko, bo przecież Teksas poparło bardzo wiele innych stanów. Trzymając pana Tuska dzisiaj, dużo przed audycją, miałem poczucie, to jest bardzo istotne, że Stany Zjednoczone mogą się podzielić mogą się podzielić na dwie części. Nie sądzę, żeby. Stan Zjednoczone dobrowolnie chciały się podzielić, tylko może dojść do sytuacji pewnej anarchistycznej, w której część Stanów wypowie stan Zjednoczonym posłuszeństwo czy, czy, czy podporządkowanie się, czy temu podobne. To mi się o Stanach Zjednoczonych kojarzy, że w Stanach Zjednoczonych. E, Stworzyły się dwie siły. Jedna siła nieoficjalna, która uwaga jest przy władaniu władzy w tej chwili, przy rządzie, ale to wygląda tak, jak gdyby ta siła była spoza polityków, a część polityków w Stanach Zjednoczonych zaczyna znaczy doskonale wie o tej sile. I zaczyna się odsuwać od tej siły, która jest u władzy. Tylko musimy to zrozumieć, że ja to tak poczułem, iż tu nie chodzi o Bidena czy, czy różnych ministrów, polityków. Tu chodzi o pewną siłę, która ma wpływ na obecnych rządzących, a ta siła nie bawi się w politykę, tylko ma układ z politykami albo ma wpływ na polityków obecnie rządzących. Ta siła chce konfrontacji na świecie. Jest plan rozegrania konfliktu na innych ziemiach.